gdzieś uczelnie, patrz. To trzecia pewnie też jest niedaleko. Biegasz, ja cię gonię, gramy w perka. Ciągle mi się taki ten pokazuje. Taki mieczek. I teraz może weźmiemy pustynną świątynię? Co? Tak. Tak? Tak. To dzisiaj masz dzień jakoś na tak, tak? Tak. Tak, tak, tak. Czy błotnista jaskinie? Tak. Ostatnie coś zrobiliśmy. Dyniowe dzieci. Jest coś takiego dyniowe dzieci? Nie. Nie. No to weź, proszę, włącz taką fajną grę, co będzie się wszystkim podobało. Jak myślisz? No nie wiem, a może ty wybrać. No kliknij na mapę. Jest mapa. Tutaj. Wyświetl mapę, a ja mam jakąś inną mapę. Możesz sobie zmienić. Dobra. O, tutaj. Arcykryjówka. Może być? Może być. Arcykryjówka. To prawie jak majówka. Arcykryjówka jak majówka? Jówka. Jak mała krówka. Ujo! Ale duzi są! No jedziemy. O. A to jest poziom 33. I się zaczęło. Szkieletowe. Dziadziuchola trzeba rozwalić. O. Dynamit do wody. Jeszcze to nie uderzyło. Witamy po długiej przerwie. No nie nagrywaliśmy. I teraz mamy do was. Arcykryjówkę. Pokażemy wam, jak przechodzimy arcykryjówkę. Ale może się uda. Mój piesek walczy. Bo włos mnie nie powalili na ziemię. A to może coś chwilę. Znaleźć wszystkie czary. Musimy znaleźć jakieś czary. Zaraz na trzy. I a fajnie by było, jakby z każdego jednego. O, zobaczymy. O, ty są czary, patrz. No, dobra, to weź czary, zobaczymy, co się stanie. Jeden z trzech. Znalazłeś jedną księgę z trzech. Co to jest? Trzy księgi czary. Czary. Au, wow. Jakby co to? Dawid? Czyli ja? Jestem G1, żółty. A ja jestem tutaj player, gracz drugi. Widzicie? O, tutaj się kręcę. Gdzieś tam w krzaki wleciane. Przypadkowo. O, jest druga księga. Co one tak blisko siebie są? To trzecia pewnie też jest niedaleko. No tak. O, tu chyba, to chyba. O, o, to było tu. To już nie do jaskini. Ale jak zwykle na osób graty stoją. Młodszy. Skeletory. Jaś... Nie, bardzo nie cierpię. Ja bardzo nie cierpię szkieletory. Oj, ale fajne. Nie, nie to. Właśnie było księga. A nie, my już to no, zabraliśmy. Biegasz, ja cię gonię, gramy w perka. Czemu mi się taki... On odkrywa jest... Czemu mi się taki... Ten pokazuje. Taki mieczek. Nie wiem. Wiecie dlaczego taki mieczek się pokazuje? To dajcie znać w komentarzu, co? Jak macie powiedzieć. Jak robię przyspieszenie, to ten taki mieczek się pokazuje. Jestem ciekawy. Czy to ma związek z czymś, co mam? Bum. TNT uwaga. No i pies. Bum, bum. Ach, piesio.
Gdzie tam strzały? O, mi się już strzały skończyły. No cóż. Tylko młotek do uderzenia. A to jak skoczyć? A to specjalnie. No dobra, musimy do jakiegoś koło wejść. I ciągle ten mieczek. No nie wiem, nie wiem. Nowy cel, znajdź inne wyjście. Ciekawe, jak się dostać do tej skrzyni. Duże jakieś na szatę. No nic, musimy to na razie zostawić. Jest! Widziałeś to? Pięknie to zrobiłeś. Ej, ale patrz, ja tutaj wlazłem i tutaj. Hup! Może mi się też uda. No, ale musisz tutaj wejść. Aha, tu. Po tych schodkach. No i patrz. Hop. Po tych schodkach. Musisz w tamtą stronę. O! O, udało się, widzisz? Faktycznie. Na pasie. I przeniosło nas w inny wymiar. O, o, no teraz się zaczyna. Widzieliście. A to ty jesteś. Ja myślałem, że jesteś na... Co? Jest. Odbij od brzegu. Czyli będziemy musieli wziąć wodę. Już? A to jest łódka. To jest wielki statek, a ja szukam małej łódki. Yo. Daliśmy radę. Nawet było łatwo z nimi. Szybka droga, nie? No. A nie, który to był poziom? Czwarty, dziesiąty? Siódmy. Największy poziom i takie coś? No, 36 level. Jakby to byłby pierwszy. To nawet mnie się udało szybko. Bez żadnych... Ani razu nie straciliśmy, trzeba było się wycudzać. To była wtedy taka krótka misyjka. No taka była krótka misja. I będziemy musieli już to zakończyć. Nie? Taki krótki szorcik. Ile to trwało? Może niecałe 10 minut pewnie. Jeżeli podobał wam się taki film, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, żeby być na bieżąco. Heffield Team Games!